Panie Mariuszu, zadzwoni pan na pogotowie i powie, że mamy nieprzytomnego, ale oddycha. Wszyscy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wypadki, dlatego jest bardzo ważne, abyśmy mieli przynajmniej podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szczególnie jeśli chodzi o resuscytację oddechowo-krążeniową. Dlatego odpowiadając na te potrzeby, Powiat Legionowski organizuje drugą edycję bezpłatnych szkoleń dla naszych mieszkańców, podczas których mogą się oni zapoznać z zasadami pierwszej pomocy. Realizujemy ten program we współpracy z największą polską organizacją społeczną, która zajmuje się tematem pierwszej pomocy, czyli z Polskim Czerwonym Krzyżem. I do końca października będą trwały szkolenia. Szkolenia będą prowadzić doświadczeni instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tych kursach i zdobycia umiejętności, które mogą uratować komuś życie. Postawić stopę i nacisnąć do siebie. Tak, dzięki temu nam dźwignia bardzo dobrze działa, poszkodowany już leży na boku. To jest 8 godzin lekcyjnych i zaczynamy od godziny 9, kończymy od 14. Są to wykłady, każdy dostaje taki zeszyt tej pierwszej pomocy, który będzie sam uzupełniał i oczywiście po zakończeniu tego zabiera ze sobą, czyli będzie mógł później ze ściągawki korzystać. Po takim cyklu, bo to są takie etapy omówieniu tego wszystkiego, następnie jest praktyczne wykonanie ćwiczeń. Czyli każdy, który dzisiaj przyszedł na szkolenie, będzie zobowiązany przećwiczyć to zagadnienie. Żona znalazła informację na Facebooku i od razu powiedziałem, mówię, to daj numer telefonu, zadzwonię. Zgłosiłem się jako pierwszy byłem. Są sytuacje, że stykamy się z różnymi jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami, no i wtedy człowiek nie wie, co robić, tak? Po takim kursie na pewno będzie mi łatwiej, prościej, może się uda komuś uratować życie, przynajmniej pomóc. Wszystko jest powoli, konkretnie krok po kroku, tak? Także łatwo to przyswoić. Szkolenie uważam jest potrzebne w dzisiejszej sytuacji, gdzie jest tyle wypadków, tyle różnych złych doświadczeń. Trzeba takie szkolenie przejść, żeby po prostu udzielić pierwszej pomocy, zwłaszcza, że takie szkolenie już dwa razy przechodziłem i zawsze lepiej zdobyć pewne nowe doświadczenie, utrwalić tą wiedzę, zwłaszcza, że kiedyś już można powiedzieć, że koledze dzięki tej wiedzy, którą miałem, uratowałem życie, bo się zakrztusił. Niestety tylko to, że po prostu potrafiłem zadziałać, myślę, że uratowałem mu życie. Trening czyni mistrza i trzeba odnawiać swoje wiadomości. No i też pozbywać się po prostu dość często stresu, który dość często nam towarzyszy. Zdecydowałem się, żeby wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ na co dzień praca, jaką wykonuję, zmusza mnie do tego, żeby być przygotowanym, ponieważ jestem nauczycielem, trenerem i wiadomo, że takie przypadki bardzo rzadko się zdarzają, ale trzeba to ćwiczyć, trzeba pewne rzeczy sobie przypominać, żeby w momencie, kiedy trzeba będzie reagować, nie być zaskoczonym. No i oczywiście w życiu codziennym, żeby móc udzielić pierwszej pomocy w każdej sytuacji. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w zakresie promowania pierwszej pomocy obejmuje nie tylko kursy adresowane dla naszych mieszkańców, ale również program dla szkół. W ramach tego programu zorganizowane zostaną zawody, w czasie których uczniowie będą mogli poznać zasady pierwszej pomocy.